Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na kolejny film z obgadankami. Minął marzec, a w marcu czytałam książki wydawnictwa poznańskiego. Ale dzisiaj jeszcze nie o nich, ponieważ chciałam Wam przedstawić dzisiaj książki, które przeczytałam, ale nie zostały wydane przez poznańskie. Okazało się jednak, że tych książek jest bardzo niewiele. Wśród nich jeszcze dwie jakieś krótkie bajeczki, w sumie naliczyłam ich pięć, więc w zasadzie nie miałabym o czym mówić. Stąd też postanowiłam dobrać jeszcze kilka książek z kupki, która od kilku miesięcy czeka na zlitowanie. Albo o tych książkach na tej kupce opowiem, albo po prostu odłożę je z powrotem na półkę i o nich zapomnę. Dlaczego się tak tłumaczę przed Wami? Otóż myślę, że może niektórzy zaglądają na mój profil na Goodreads i sprawdzają, co przeczytałam, więc mogliby się poczuć oszukani, że w marcu akurat tych książek nie przeczytałam, a o nich mówię jako o książkach marcowych. Stąd też moje wytłumaczenie. Zaczynamy od kryminału autorki, która stanęła do konkursu wraz z połową tysiąca innych pisarzy, którzy chcieli mieć wydaną książkę w wydawnictwie Agora. I Julia Łapińska zwyciężyła swoją powieścią pod tytułem Czerwone Jezioro. Jest to książka, której akcja rozgrywa się współcześnie w Bornym Sulinowie. Jeżeli choć trochę znacie historię tego miasta, to wiecie, że ono przez bardzo długo nie figurowało na żadnej mapie, ponieważ w Bornym Sulinowie znajdowała się duża jednostka, w której zamieszkiwali Rosjanie, Wojsko Radzieckie, cały garnizon, plus oczywiście całe miasteczko, które funkcjonowało na terenie naszego kraju. Teraz Borne Sulinowo ponownie wróciło na mapę, jest zamieszkałe przez Polaków, ale autorka umieściła tam akcję tej książki, ponieważ ta współczesna fabuła bardzo mocno zazębia się z tym, co działo się kilkadziesiąt lat temu podczas końcówki pobytu żołnierzy radzieckich w Polsce. Zaczyna się od wesela. Borys Morozow, bardzo bogaty człowiek, bierze ślub w Bornym Sulinowie. Zaprasza całą śmietankę towarzyską, zaprasza ludzi, których znał ze swojego pobytu w tej miejscowości, kiedy był jeszcze młodym chłopcem. Zdjęcia robi mu Polak, Kuba Kral, który jest nagradzanym, bardzo znanym fotografem. Fotografem, który ma za sobą bardzo trudną przeszłość. Otóż Kuba Kral jeździł na wojnę, fotografował wydarzenia bardzo traumatyczne i bardzo trudne. Teraz zmaga się ze stresem pourazowym, który koi nie tylko tabletkami, lecz także alkoholem. Ale w imię dawnej przyjaźni i w imię tego, że Kral nie za bardzo ma za co żyć, postanawia zrobić zdjęcia na weselu swojego byłego przyjaciela. Niestety bardzo dużo zaczyna się dziać na tym weselu, rzeczy, które niekoniecznie wróżą coś dobrego. Po pierwsze, panna młoda zostaje przyłapana przez fotografa na uprawianiu seksu nie ze swoim mężem. Po drugie, następnego dnia rano znajdują zwłoki ochroniarza Morozowa, który został brutalnie zamordowany i porzucony obok domu weselnego. To sprawia, że Kuba Kral czuje się zaintrygowany i dość szybko zaprzyjaźnia się z policjantką prowadzącą śledztwo i wraz z nią próbuje znaleźć powiązania współczesnych wydarzeń z tym, co działo się w tej jednostce, w tej garnizonie pod koniec lat 80., kiedy on tam mieszkał z matką. I okazuje się, że bardzo wiele różnych podpowiedzi jest w stanie znaleźć na zdjęciach i tych swoich, i tych, które znajduje w starych albumach należących do innych osób mieszkających w Bornym Sulinowie w czasie, gdy był tam garnizon radziecki. Naprawdę bardzo wciągający kryminał. Może nie jest tak, że nie domyśliłam się, kto mógł zabijać, kto miał powód do zabijania, ale mimo wszystko do samego końca byłam bardzo zaintrygowana i chciałam poznać wszystkie wyjaśnienia. Bardzo Wam tę książkę polecam. Jest dosyć gruba, ale od razu podpowiadam, że istnieje audiobook. Ja wysłuchałam jej w audiobooku. Kolejna książka
w przeciwieństwie do poprzedniczki, jest bardzo, bardzo cieniutka. Mam tutaj tomik poezji pod tytułem Bezsenność, napisany przez Pawła Bilińskiego i zilustrowany przez Andrzeja Bilińskiego, jego syna. Tutaj mamy, zobaczcie, różne ilustracje. Bezsenność. Co to jest za słowo? Otóż to jest neologizm, który oznacza żałobę po śmierci syna. Syn tego autora zmarł mając 20 kilka lat, prawdopodobnie popełnił samobójstwo i ten tomik jest taką współczesną formą trenów po śmierci dziecka. Jest to próba wytłumaczenia sobie świata, wytłumaczenia sobie śmierci tego syna i pogodzenia się z samotnością i z życiem bez niego. I sam pierwszy wiersz, który ma jedną linijkę, brzmi tak. Synonim. Syn. O nim słowa umarły. I ten tomik bardzo w wielu miejscach opiera się na grze słów, opiera się na budowaniu obrazów, które my sobie przetwarzamy we własnej głowie. Ja najbardziej lubię tego typu poezję. Poezję, która oddziałuje na moją wyobraźnię, która nie podaje mi wszystkiego na tacy, tylko poprzez właśnie odpowiednie ułożenie wyrazów sprawia, że ja zaczynam myśleć, wyobrażać sobie, budować historię. Bardzo mi się podobał ten tomik wierszy. Jest przeraźliwie smutny, a jednocześnie tak bardzo rozwijający, pobudzający naszą wyobraźnię i sprawiający, że czujemy ogromną empatię w stosunku do tego ojca. Bardzo Wam polecam. Jeszcze raz powtórzę, jest to Bezsenność Pawła Bilińskiego. Kolejną książkę niedawno pokazywałam Wam w otwierankach. Jest to Obsesja i inne formy miłości Sary Krosan. I tutaj pokazywałam Wam, że jest to książka pisana prozą, ale wygląda jakby to był wiersz. Bardzo szybko się to czyta, bo jak widzimy, tego tekstu na stronie nie ma zbyt dużo. Natomiast sama historia jest bardzo wciągająca. Jest to historia, która opowiada o kobiecie. Ona ma na imię Anna i pracuje jako prawniczka od realizacji, od tworzenia testamentów. I gdy pewnego dnia przychodzi do jej gabinetu mężczyzna o imieniu Connor, ona pomaga mu stworzyć testament, który zabezpiecza żonę tego Connora oraz jego trzech synów. Od słowa do słowa, od gestu do gestu, ta para zakochuje się w sobie i rozpoczyna się płomienny, tajemny romans. Romans, o którym opowiada nam Anna i on zaczyna się od dnia, kiedy żona Connora dzwoni do jej gabinetu i mówi, że chciałaby wykonać testament, ponieważ jej mąż niedawno umarł. W taki właśnie sposób Anna dowiaduje się o śmierci swojego kochanka. Kochanka, z którym była od kilku lat. Kochanka, którego kochała najbardziej na świecie. I Anna opowiada nam to wszystko swoimi słowami. I powiem tak, ta kobieta cedzi prawdę. Bardzo powoli wprowadza nas w kolejne tajniki tego romansu oraz swojego życia. Na początku nic o niej nie wiemy. Dopiero później się okazuje, czy ona była kobietą samotną, czy też była w związku małżeńskim, czy miała dzieci i tak dalej. Koniecznie przeczytajcie, bo jest to książka, która również tworzy pewnego rodzaju obrazy, pewnego rodzaju sceny, która przenosi nas na tę swoją płaszczyznę i pokazuje nam od środka to, co się między nimi działo. Dlaczego tytuł Obsesja? Otóż Anna popada w pewnego rodzaju obsesję i niekoniecznie jest to obsesja na punkcie samego Connora. Następna książka to autobiograficzna powieść pod tytułem Wilcza rzeka. Powieść napisana przez Violettę Grzegorzewską. Jest to historia kobiety, która wraz ze swoją 13-letnią córką postanawia przeprowadzić się z wyspy leżącej na kanale La Manche na stały ląd, do Anglii.
i wyrusza w podróż do Hastings. Oczywiście przede wszystkim musi się załapać na prom i okazuje się, że jest ostatni prom, który odpływa przed pandemią. Już zaczyna się lockdown w Wielkiej Brytanii i generalnie wszystko się zamyka, nie wiadomo co będzie dalej. Ona teoretycznie ma zapewnione miejsce do mieszkania, ma na nią tam czekać mieszkanie, ale gdy tam przybywa z tą swoją córką i z psem, okazuje się, że to mieszkanie wcale na nią nie czeka, ktoś ją wykołował i kobieta zostaje na lodzie. I tak jak mówię, zaczyna się lockdown, zaczyna się pandemia, ludzie się boją siebie nawzajem, nikt nie wynajmuje mieszkań, ona sama zresztą ma bardzo mało pieniędzy, ponieważ przedpłaciła już za tamto mieszkanie i tuła się od miejsca do miejsca, od mieszkania do mieszkania. Ostatecznie trafia gdzieś do jakiegoś przytułku dla samotnych kobiet z dziećmi. I opisuje tutaj osoby, które spotkała na swojej drodze. Opisuje relacje pomiędzy sobą i nimi oraz pomiędzy nimi nawzajem. Opisuje świat tutaj na skraju pandemii, świat, który się jeszcze bardzo boi, ale świat, w którym ludzie przeżywają swoje dramaty, niekoniecznie związane z chorobą, niekoniecznie związane z wirusem. Dramaty, które są z nimi od bardzo dawna. Bardzo jest to ciekawe, ale trochę gra na podobnym schemacie, jaki autorka wykorzystała w jednej ze swoich pierwszych książek, być może w swoim debiucie literackim, pod tytułem Stancje. Wówczas opisywała okres, kiedy mieszkała jeszcze w Polsce, była studentką i przeprowadzała się z jednej stacji na drugą, aby jak najtaniej znaleźć miejsce do spania podczas studiów. Także widać, że jest to taki stały motyw, no i generalnie jest to powód, dla którego tak naprawdę jest mi jej bardzo szkoda, bo ona cały czas nie może znaleźć swojego miejsca do życia. Następna książka to taka książeczka. Książeczka dla dzieci, która bardzo mi się podobała. Tytuł to Pstryk, ale historia. Napisana została przez Elizę Piotrowską, zilustrowana przez Joannę Gębal. Jest to książka o grupie przyjaciół, o trzech kolegach, którzy pływając w jeziorze wyławiają z dna stary aparat fotograficzny. Aparat w takim bardzo starym stylu, jeszcze w pokrowcu. I za pomocą czy z pomocą swoich rodziców udaje im się wyjąć kliszę i wywołać znajdujące się na tej kliszy zdjęcia. Okazuje się, że zdjęcia przedstawiają dość liczną rodzinę, wesołą rodzinę, którą ci chłopcy bardzo chcieliby poznać. Chcieliby oddać ten aparat, przekazać oczywiście ten film i poznać rodzinę. Najbardziej podoba im się jedna z dziewczynek uwieczniona na tych fotografiach, dziewczynka z kucykami, bardzo roześmiana, bardzo wesoła w ich wieku i oni koniecznie chcieliby z tą dziewczynką się poznać. Okazuje się, że jedna z sąsiadek może ich zapoznać z tą dziewczynką i oni bardzo, bardzo czekają na jej przyjazd. Natomiast kiedy ta dziewczynka przyjeżdża, okazuje się, że jest to starsza pani. Ten film bowiem przeleżał na dnie jeziora dobrych kilkadziesiąt lat. Bardzo fajna historia, trochę o historii fotografii, ale także o tym, że zdjęcia zostają, a ludzie się starzeją. Bardzo Wam polecam, polecam także Waszym dzieciom. I kolejna rzecz to także rzecz o sztuce. Sztuka zagrabiona, część druga. Pod tytułem Madonna znika pod szklanką kawy. Jest to książka napisana przez Włodzimierza Kalickiego oraz Monikę Kunkę. Ten duet napisał sztukę zagrabioną 1, którą uwielbiam, którą po przeczytaniu opowiadałam absolutnie wszystkim. I kiedy pojawiła się w zapowiedziach ta druga część, to od razu poleciałam ją kupić. I powiem Wam, że nieco się rozczarowałam. Dlaczego? Otóż ta książka napisana jest, mam wrażenie, w nieco inny sposób niż ta pierwsza. Mamy tutaj mnóstwo szczegółów, mnóstwo detali. Mamy ogrom wątków pobocznych, którymi prowadzą nas autorzy. Ogrom postaci pobocznych, które w ostatecznym rozrachunku okazują się zupełnie nieistotne.
Książka również opowiada o restytucji dzieł sztuki zagrabionych na przykład podczas II wojny światowej, o udanych restytucjach, ale takich, które nie zakończyły się powodzeniem. Mamy tutaj również akcje takie na wpół szpiegowskie, kiedy dane dzieło sztuki było przemycane praktycznie przez granicę, przez grupę ludzi, w tym dziennikarzy, aby mogło powrócić na ściany naszych muzeów i galerii. Same historie, gdyby trochę je odchudzić, byłyby naprawdę fantastyczne. I ta książka też jest bardzo fajnie wydana, ponieważ zawiera mnóstwo ilustracji, w tym także ilustracje kolorowe. Każde dzieło sztuki jest tutaj przedstawione, także nie musimy biegać do internetu i sprawdzać, jak to wyglądało, albo jak wyglądał dany człowiek, bo tutaj naprawdę wszystko jest. Natomiast mój jedyny zarzut, za dużo detali, bo wśród nich ginie cała ta sensacyjna historia, którą chciałoby się opowiadać i poznać. I przede mną zostały jeszcze dwie cienkie książeczki. Książeczki wydane przez wydawnictwo Tekturka, jednej z moich ulubionych autorek, czyli Julie Donaldson, tej, która stworzyła Grufala. Są to dwie książki. Już Wam pokazuję. Najelegantszy olbrzym w mieście. To pierwsza z nich. I ona opowiada o olbrzymie, który do tej pory ganiał w samych gatkach i koszulce, ale postanowił obstalować sobie piękne nowe ubranie. Cóż z tego, skoro miał tak dobre serce, że kiedy wracał do siebie do domu, wszystkie części garderoby oddał osobom i zwierzątkom, które ich potrzebowały. I znowu został w samych gadkach. Druga książka natomiast to Ścisk i ciasnota. I ona bazuje na tym powiedzeniu, nie wiem czy je znacie, ale u mnie się mówiło w domu, jak jest ci ciasno, to weź sobie kozę. Jak oddasz kozę, to zobaczysz, ile masz miejsca. I właśnie ta nasza bohaterka, którą widzimy na okładce, narzekała na ciasnotę w swoim domku. I usłyszała taką radę, jak ci jest ciasno, to weź sobie kurę. A potem jeszcze weź sobie kozę i świnkę i krowę. I to jest napisane, zdaje się, z rymami. Tak, są to rymowana jest ta historia. I właśnie opowiada o tym, jak dobieranie kolejnych zwierząt może sprawić, że docenimy nasze mieszkanko. Obie historie bardzo, bardzo fajne, świetnie ilustrowane, fajnie się je czyta, doskonałe dla dzieci, no w takim wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, tak myślę. Jeżeli nie znacie książek Julie Donaldson, to bardzo, bardzo Wam je polecam. To są jedne z moich ulubionych książeczek dla dzieci. I to by było wszystko. Tak zatchnęłam się, bo myślałam, że jeszcze mam coś do powiedzenia, ale nie, już tutaj nie mam kolejnej książki na kolanach. To wszystkie książki, które chciałam Wam pokazać. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do lektury którejś z nich. Mam nadzieję też, że zachęciłam Was do kupna jednej z książeczek dla dzieci, dla swoich bliskich dzieciaków, na przykład na zajączka. Dajcie mi znać, co chętnie byście przeczytali. Ja tymczasem się żegnam. I do zobaczenia już wkrótce. Pa, 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 pa.